spoczywa w pokoju cud pokory chrześcijańskiej. Sługa Boży Wincenty Kadłubek. Ksiądz Raskiewicz napisał: bo niemała to rzecz była Wincentem, będąc biskupem krakowskim, stać się najuboższym zakonnikiem, będąc najpierwszym po arcybiskupie i po senatorach, stać się najostatniejszym nowicjuszem w klasztorze, a władając najobszerniejszą diecezją krakowską, w posłuszeństwie samemu zakonie oddać się posłuszeństwo. Błogosławiony patron dokonuje promocji tego miasta i promieniuje mądrością, świętością, miłością. Tak też i seminarium nasze, które doznaje tego zaszczytu umieszczenia na krótki czas w tej świątyni, niech wyda takich wspaniałych kapłanów, jaki wzór dał nam błogosławiony Wincenty Kadłubek. Święty staje się zawsze wzorem życia i postępowania. Staje się wzorem dla konkretnego kraju, konkretnego miasta, konkretnych ludzi. Święty wskazuje drogę, jak należy żyć, aby dojść do Pana Boga. Świętość jest ponadczasowa, ponieważ jest zakorzeniona w Bogu. Chlubo zakonu cysterskiego,